Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy program Republika Dzień. Witam serdecznie pierwszego gościa, pan profesor Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, trwa właśnie szczyt formatu B9, czyli 9 krajów NATO w Rydze. Za chwilę będzie wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy. Będziemy wtedy szybko się tam przenosić. Panie profesorze, jaka jest waga tego spotkania? Co ma, krótko mówiąc, do załatwienia pan prezydent Andrzej Duda w tym formacie, który przynosił Polsce wiele, wiele sukcesów już wcześniej? Tak, dzisiaj tym priorytetem są sprawy oczywiście bezpieczeństwa i dalszego nacisku państw właśnie tego formatu, między innymi B9, na inne państwa i Unii Europejskiej, i też NATO, przede wszystkim w sprawie dalszej wspólnej polityki wobec Rosji, polityki obronnej, wobec na przykład już wojny hybrydowej, która już trwa, więc tutaj jest się przed czym bronić już w tej chwili, i polityki wobec naszego stanowiska wobec Ukrainy, wobec tego konfliktu. Przede wszystkim tutaj chodzi o wspólne działania na granicach, na granicy właśnie wschodniej Unii Europejskiej. Te państwa w większości właśnie tutaj też mają granice i chodzi o to, żeby te granice uszczelnić. No i też wypracować wspólne stanowisko wobec tych ataków, jakby których narzędziem są migranci, jeżeli chodzi o naszą granicę z Białorusią, ale to nie jest tylko nasza granica, dlatego że to są też inne granice Unii Europejskiej. Przede wszystkim mówię tutaj o krajach bałtyckich, czyli ta północ i środkowa część tego naszego końca, że tak powiem, Unii Europejskiej. Więc wydaje mi się, że o tym te rozmowy dzisiaj będą, były i jeszcze za chwilę pewnie się przekonamy, czy tak rzeczywiście było. Wczoraj za to było posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To jest organ doradczy, który zwołuje według swojego uznania pan prezydent Rzeczpospolitej. No ale tamto posiedzenie wczorajsze odbywało się w szczególnym momencie. Śmierć młodego żołnierza właśnie na granicy. W tle są te aresztowania, polowania na żołnierzy. No i reakcja polskiego rządu, która... No przyzna pan profesor, poważna nie jest, bo jakie by winy tam nie ciążyły na jakimś prokuratorze, to nie jest adekwatna reakcja państwa w takiej sytuacji. No tu raczej chodziło pewnie o znalezienie tak zwanego kozła ofiarnego, to znaczy kogoś, kto odpowiada za to, a niekoniecznie jest odpowiedzialny, ale ponosi taką odpowiedzialność, nie wiem, polityczną, medialną bardziej niż rzeczywistą, dlatego że jak się okazuje, to jeszcze trzeba pewnie wyjaśnić bardziej, ale ten prokurator, zdaje się, nie miał jakiejś specjalnej wiedzy, zresztą został, jak sam mówi, odsunięty od prowadzenia nadzorowania tych czynności, więc to raczej było takie trochę polowanie na tego kozła, a dopiero teraz są jakieś czynności, które rzeczywiście są w sprawie, to znaczy propozycje zmiany prawa, propozycje jakiegoś uregulowania tego. Panie profesorze, przenosimy się do Rygi, gdzie swoje wystąpienie zaczął prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. Kolejnego spotkania bukaresztańskiej dziewiątki, czyli państw NATO wschodniej flanki Europy Środkowej, które tradycyjnie poprzedza szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. W tym roku ten szczyt, jubileuszowy szczyt, odbędzie się w przyszłym miesiącu w Waszyngtonie i nasze spotkanie dzisiaj miało, jak zawsze od prawie 9 lat, na celu przedyskutowanie najistotniejszych dla nas kwestii, położenie na stole tych najistotniejszych dla nas tutaj w Europie Centralnej kwestii związanych z bezpieczeństwem, związanych z rolą NATO.
i ich omówienie, ustalenie wspólnych priorytetów po to, by można było je później przedstawić na szczycie NATO w Waszyngtonie. I cieszę się ogromnie, że mogliśmy to dzisiaj uczynić, że taka właśnie niezwykle wartościowa dyskusja się odbyła i że ten materiał na zbliżający się szczyt NATO od tej tutaj naszej właśnie środkowoeuropejskiej strony, bardzo szczególnej w tym momencie jako wschodnia flanka NATO, w wielu przypadkach granicząca bezpośrednio z Ukrainą, która znajduje się w tej chwili pod presją bezpośredniej agresji ze strony Rosji, wojny, którą wytoczyła Rosja, atakując Ukrainę, że mamy dzisiaj to wspólne stanowisko i o tych najważniejszych kwestiach mogliśmy podyskutować. Jestem za to ogromnie wdzięczny, tak jak powiedziałem, panu prezydentowi, ale chcę też wyrazić ogromną radość i wdzięczność z obecności sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego, pana Jensa Stoltenberga, którego obecność nie tylko dodaje prestiżu naszemu spotkaniu, ale którego obecność przede wszystkim pokazuje, że rzeczywiście nasza część Sojuszu Północnoatlantyckiego, wschodnia flanka NATO, dzisiaj znajduje się w tej szczególnej sytuacji jako ten z jednej strony bastion, z drugiej strony rubież obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego przed, no niestety, przykro to powiedzieć, najbardziej prawdopodobnym kierunkiem agresji przeciwko państwom sojuszu, jaki można dzisiaj wskazać, patrząc zasadą NATO 360 stopni w różnych kierunkach świata, w których występują granice NATO, ta niestety granica wschodnia NATO tutaj w naszej części Europy dzisiaj potencjalnie jest granicą najbardziej zagrożoną i to zarówno ze względu na niebezpieczeństwo bezpośredniej inwazji, bezpośredniego ataku rosyjskiego, ale także ze względu na dzisiaj ewidentne, cały czas trwające zagrożenie hybrydowe ze strony Białorusi, ale oczywiście także i potencjalny atak właśnie ze strony Białorusi, która teoretycznie jest odrębnym, niezależnym, suwerennym państwem, ale o którym doskonale wiemy, że reżim białoruski w zasadzie znajduje się pod całkowitą dominacją Moskwy dzisiaj, wykonuje polecenia rosyjskie i powiedzenie, że jest jakaś zdecydowana różnica pomiędzy armią rosyjską a armią białoruską, no niestety przykro to powiedzieć, ale chyba byłoby dzisiaj stwierdzeniem już bardzo daleko idącym, bo w istocie wielu ekspertów twierdzi, że w praktyce armia białoruska po prostu jest niczym innym, jak już niemalże częścią armii rosyjskiej, a w każdym razie podlega de facto rozkazom i wytycznym Moskwy. W związku z czym o tych właśnie kwestiach najistotniejszych dzisiaj mówiliśmy. Cieszymy się też ogromnie tutaj wszyscy, że w naszym posiedzeniu, dzisiaj w naszym spotkaniu brali udział przedstawiciele, pan prezydent i pan premier Finlandii i Szwecji, nowi sojusznicy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Żywe pokazanie, że zasada otwartych drzwi do NATO działa, że do NATO przychodzą nowe państwa, ogromny zysk bezpieczeństwa, jakim jest dla NATO wstąpienie tych dwóch krajów, jest nie do przecenienia. Cieszymy się ogromnie z tego, że wzięli udział także właśnie w naszym spotkaniu nasi północni sąsiedzi z Finlandii, którzy bezpośrednio graniczą z Rosją i mają najdłuższą w całym NATO granicę z Rosją, liczącą ponad 1000 kilometrów, jak również nasi niesłychanie ważni sojusznicy ze Szwecji, którzy stanowią, śmiało można powiedzieć, potęgę militarną i morską w rejonie Morza Bałtyckiego i są ogromnym wsparciem dla naszego bezpieczeństwa tutaj w tej części Europy, właśnie na wschodniej flance sojuszu, że z nimi razem dzisiaj mogliśmy w obecności sekretarza generalnego i z udziałem sekretarza generalnego te kwestie bezpieczeństwa przedyskutować. Proszę Państwa, oczywiście rozmawialiśmy o zbliżającym się szczycie NATO. Rozmawialiśmy, tak jak wspomniałem, o wojnie, którą Rosja rozpoczęła na Ukrainie, atakując Ukrainę. Wojnie, która cały czas trwa, bo rosyjska agresja
trwa i cały czas zadajemy sobie pytanie, nie tylko w jaki sposób tą rosyjską agresję pomóc Ukraińcom zatrzymać, ale przede wszystkim w jaki sposób ją odeprzeć, a w efekcie zakończyć tą wojnę w sposób zgodny z zasadami prawa międzynarodowego, czyli poprzez fakt, że Ukraina odzyska kontrolę nad swoimi międzynarodowo uznanymi terytoriami, dzisiaj okupowanymi przez Rosję. To były zasadnicze pytania, które sobie zadawaliśmy. No i oczywiście, jakie w tym kontekście powinniśmy, jakiego wsparcia powinniśmy udzielać jako państwa NATO, zwłaszcza w tym ujęciu długoterminowym Ukrainie, o tych wszystkich naszych działaniach, które do tej pory zrealizowaliśmy, które w ogóle są w NATO realizowane, jak również o inicjatywach, które są dzisiaj potrzebne i w których nasze państwa biorą udział, także dzisiaj rozmawialiśmy. Ja przedstawiłem dzisiaj nasze priorytety na zbliżający się szczyt NATO w Waszyngtonie. Powiedziałem o takich zasadniczych trzech tematach, które my jako Polska chcemy dodatkowo poruszyć. Po pierwsze, to jest dalsze wzmocnienie zdolności do odstraszania i obrony NATO. Po drugie, to są kwestie związane z realizacją euroatlantyckich ambicji Ukrainy. I po trzecie, wreszcie, to jest kwestia rewizji podejścia Sojuszu Północnoatlantyckiego do Rosji. Już Państwu wyjaśniam, co przez to rozumiem. Otóż, jeżeli chodzi o dalsze wzmocnienie zdolności do odstraszania i obrony, to przede wszystkim jest realizacja pełna postanowień, które podjęliśmy na szczytach NATO w Madrycie i w Wilnie, aby te zadania wszystkie zrealizować, tak aby rzeczywiście to bronienie każdego centymetra, każdej piędzi ziemi przysłowiowej obszaru państw NATO mogło być w pełni realizowane. To wymaga realizacji wszystkich założeń związanych z planami regionalnymi i tym, co do tej pory przyjęliśmy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Te działania wymagają w naszym przekonaniu przyspieszenia. Wymagają pełnej realizacji, wymagają zacieśnienia współdziałania ze strony państw członkowskich, tak żeby każde państwo rzeczywiście wskazało te jednostki konkretnie, które będą odpowiedzialne za realizację tych działań, zwłaszcza w zakresie przyspieszonej relokacji wojsk w przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa któregokolwiek z państw wschodniej flanki. To jest na pewno bardzo ważny element. Drugim była również kwestia, o której rozmawiamy od jakiegoś czasu. Państwo pewnie niejednokrotnie słyszeliście. Zaproponowałem, aby postawić taki postulat dzisiaj przed państwami NATO, że po pierwsze oczywiście musimy doprowadzić do tego, że wszyscy w Sojuszu Północnoatlantyckim osiągną poziom 2% wydatków na obronność, bo to jest założenie, które przyjęliśmy jeszcze w 2014 roku w Walii jako członkowie NATO, ale my stoimy na stanowisku, że ten poziom powinien być przez państwa NATO w przyszłości jeszcze podnoszony, dlatego że mamy dzisiaj do czynienia z rosyjską agresją i mamy do czynienia de facto z powrotem Rosji do dawnej polityki, takiej jak prowadziła kiedyś Rosja sowiecka, do polityki zimnowojennej, a w czasach zimnej wojny państwa NATO wydawały 3% swojego PKB na obronność i te wydatki były na tyle skuteczne, że tą zimną wojnę państwom NATO, zachodowi, wolnemu światu udało się wygrać. W związku z powyższym uważamy, że aby zapobiec faktycznej wojnie, aby zapobiec działaniom zbrojnym, aby ograniczyć się tylko do wzmocnienia militarnego potencjału państw sojuszu, podnoszenie tego poziomu wydatków jest zadaniem ważnym i powinno być realizowane przez państwa sojuszu w najbliższych latach. Dlatego ja chcę tą propozycję wyartykułować na szczycie NATO, mówiąc, że państwa powinny dążyć do tego, aby te wydatki jednak po osiągnięciu 2% podnosić nadal, bo ten poziom 3% w przyszłości rzeczywiście będzie poziomem w naszym przekonaniu adekwatnym, aby zachować faktyczne gwarancje bezpieczeństwa, więc o tym na pewno będę chciał mówić. Drugi punkt to kwestia euroatlantyckich aspiracji. Wszyscy wspieramy dążenie Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej, ale my w Polsce zdecydowanie wspieramy także i kwestię jak najszybszego rozpoczęcia procesu akcesyjnego Ukrainy do NATO. Przez rozpoczęcie faktycznie tego procesu akcesyjnego ja rozumiem wystosowanie do Ukrainy tego oficjalnego zaproszenia do NATO, które umożliwiłoby już rozpoczęcie
procesu ratyfikacyjnego. Oczywiście muszą wszystkie kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego zgodzić się na członkostwo, więc ten proces zawsze jest procesem długotrwałym. Oczywistą dla nas sprawą jest to, że nie można przyjąć Ukrainy w pełni do sojuszu, zanim nie zakończy się wojna, ale ten proces w naszym przekonaniu powinien trwać, bo to jest także demonstracja ze strony NATO wobec Rosji, że aspiracje narodu ukraińskiego do przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego są słuchane, są rozumiane i są realizowane. I żadne straszenie ze strony rosyjskiej, żadne grożenie ze strony rosyjskiej nie zatrzyma ani dążenia narodu ukraińskiego do uczestnictwa wśród narodów wolnego świata, ani nie zatrzyma wolnego świata do tego, aby mieć te drzwi dla Ukrainy otwarte. Więc ta kwestia właśnie tej w pełni euroatlantyckiej przynależności Ukrainy, czyli zarówno do Unii Europejskiej, jak i do NATO, jest dla nas kwestią niezwykle ważną. I wreszcie, proszę Państwa, trzeci punkt. Dzisiaj niestety jeszcze cały czas wiele krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego w swojej retoryce mówienia o Rosji wraca do aktu stanowiącego NATO-Rosja. My stoimy na stanowisku, że ten akt faktycznie już od dawna nie obowiązuje. Uważamy, że Rosja ten akt stanowiący NATO, Rosja wielokrotnie złamała, obróciła go w niwecz i nie ma co do tego wracać. Po prostu ten akt trzeba uznać za martwy, trzeba uznać de facto za zerwany przez Rosję i przejść do porządku dziennego nad tym, że takiego uzgodnienia pomiędzy NATO a Rosją nie ma. Dzisiaj Rosja nie jest żadnym krajem, który byłby w dialogu z NATO. Dzisiaj Rosja jest krajem, który jest wrogo nastawiony, krajem, który jest agresorem na Ukrainie, jest agresorem wobec wolnego świata i tak powinna być ze wszystkimi konsekwencjami w naszym przekonaniu traktowana. Proszę Państwa, w drugiej części rozmawialiśmy o tym już wspomnianym przeze mnie długoterminowym wsparciu dla Ukrainy. Ja mówiłem o tym, jak wygląda to wsparcie z polskiej strony. Podkreśliłem, że hub, który dzisiaj służy od samego początku w zasadzie rosyjskiej agresji na Ukrainę militarnemu wsparciu, przede wszystkim militarnemu, ale także i humanitarnemu wspieraniu Ukrainy. Myślę tutaj o hubie w Rzeszowie. Cały czas działamy, go utrzymujemy jako Polska przy wsparciu także naszych sojuszników. On funkcjonuje, działa i te transporty na Ukrainę cały czas są kierowane. Rozmawialiśmy także o uczestnictwie w różnego rodzaju, jak wspomniałem, inicjatywach, między innymi o czeskiej inicjatywie amunicyjnej, w której Polska także bierze udział. Dwa tygodnie temu mówiliśmy na ten temat w Pradze, więc ta kwestia jest wciąż aktualna. Potrzebujemy więcej takich inicjatyw, potrzebujemy zacieśniać naszą współpracę, potrzebujemy także i ustanawiać wspólne formy choćby produkcji amunicji po to, żeby móc właśnie odpowiedzieć na wszystkie zapotrzebowania, które dzisiaj są przy jak największym skracaniu także i długości łańcuchów dostaw, tak żeby te dostawy trafiały szybko i bezpiecznie do naszych krajów i abyśmy mogli też zgromadzić odpowiedni do rzeczywistych potrzeb zapas amunicji i innych środków uzbrojenia. Proszę Państwa, to były dzisiaj te najważniejsze kwestie, które omawialiśmy. Jeszcze raz chciałem podziękować zarówno panu prezydentowi, gospodarzowi naszego spotkania, panu prezydentowi Łotwy, jak również i sekretarzowi generalnemu, jako prowadzącemu sprawy Sojuszu Północnoatlantyckiego za zorganizowanie tego naszego dzisiejszego spotkania, za goszczenie nas tutaj i za udział i wsparcie dla pracy państw Trójmorza w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bardzo dziękuję. To było wystąpienie prezydenta.